Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa, bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, na co wszyscy czekali. Wy czekaliście, wy prosiliście, wy błagaliście mnie wręcz o to, żebym to nagrał. Nie wiem, czy chcę to nagrywać, ale no cóż, zapadło. W dzisiejszym odcinku zostawiamy ukryte kamery i będziemy nagrywać Wiolkę i Jaszczura. Tak, dokładnie. Całą noc będziemy ich nagrywać i będziemy podglądać w zasadzie na ukrytych kamerach. A pokażemy myślisz, wam. Oni nie będą spać co mną? No oni nie będą spać. Oj, coś czuję, że dopiero ta noc się rozkręci. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na jego twarzy. Tak, dokładnie na jego twarzy. Zasłoniliśmy mu twarz, bo dzisiaj wygląda zbyt niewyjściowo, żeby. Ja zawsze wyglądam pięknie. Dobra, weź tak głową, zrób tam na dół ten przycisk. Jeszcze niżej, bo cały czas. Nie strzec. Poczekaj. No i cóż, zaczynamy odcinek. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca, bo ja jestem mega ciekawy, nie wiem jak ty. Ja już za bardzo nie jestem ciekawy, bo mi wypali ja oczy, jak będę to oglądał. Ciekawa. Oni nigdy nie są ja ciekawi. Ja wolałabym iść spać ze świnką. Ja, ale ja muszę to nagrać, bo oni tego chcą. Oni tego chcą. To oni ja to poprosili. Będę oglądał jak horror. Ja horror. Z poduszką, tak, że będę się właśnie zasłaniał. Zamiast oglądać horror na Netflixie, możecie obejrzeć Jaszczura i Wiolkę. Sam z domu. Oni będą za pół godziny, Karinko, otwieraj strych. Ja nie. Nie umiesz otwierać strychu? Nie. No weź otwórz. A to dobra, trzeba tam pół godziny siedzieć? Jakie pół godziny? My cały wieczór musimy tam siedzieć. No jak pół godziny? No to ja wiem, ale... Znaczy całą noc, w sensie. Pół godziny wcześniej idziemy na strych już, tak? No, a co? Chcesz, żeby się zorientowali? No właśnie na tym polega ten film, że mają się nie zorientować, że ich podglądamy. Ale pół godziny wcześniej iść, no to jest przesada chyba. No nie, moim zdaniem nie jest przesada pół godziny wcześniej iść. Co uważasz, Karina? Ja mogę... Ty śpiąca już, co? Właśnie, możemy coś wziąć do jedzenia? To weźcie do jedzenia, ale szybko. Dobra. Nie wiem, czy to jest warte naprawdę siedzenia tam tyle czasu. No dobra, to najwyżej pójdziemy spać, a potem wybierzemy materiał. No bez przesady. Spać? Tylko musi. No spać na strychu, no a gdzie chcesz iść spać? No przecież nie możemy wyjść wtedy, jak oni już będą tutaj chodzić. Może jak będą po prostu, to im powiemy, że ich nagrywamy, czy coś. Tam. Nie, nie ma opcji. Dobra, tak. Właśnie, nie ma opcji. Dobra, jesteście gotowi? Nie, na to chyba nigdy nie będzie gotowy. Nie. Ja jestem gotowy. Ja to chyba muszę jakąś opaskę nauczyć jeszcze. Dobra, trzeba strych jakoś zamknąć od zewnętrznej strony. Ja zamknę. Weszli do domu już, bo słyszę, że weszli do domu. Na pewno weszli do domu. Się. Podłączę się. Właśnie nie da się, to się nie łapie. Dobra, cicho. Ta wolna, nie? No, tyle tutaj tych ludzi. Ja mam tak czasem dosyć. Pozamykaj, dobrze, pozamykaj, no. Weź spróbuj. Musisz podłączyć się do Wi-Fi, debilu. Sytuacja tak wygląda, że nie mamy w tym momencie podglądu na żywo i nie możemy tego na żywo. Wy widzicie to na żywo, my tego nie widzimy na żywo. Także jeżeli załapiemy po prostu obraz, to wracamy do was. Przepraszam was, ale nie sądziłem, że tak wyjdzie, już teraz nie zejdę na dół i po prostu no, nie będę w stanie tego połączyć. Tak? Jeżeli nie dam rady połączyć, no to po prostu będziecie mieli wycięte najlepsze sceny. Jeżeli dam radę połączyć i złapię Wi-Fi, no to będzie nasza reakcja. Jeżeli nie damy rady tego podłączyć, no to po prostu naszej reakcji nie będzie. Tak, dacie radę to zrobić, bo nie wiem właśnie. No muszę, hasło musisz zaraz dać do Wi-Fi, bo nie byłeś podłączony na tym laptopie i coś próbujemy się połączyć. Prawie się tam migdalom na dole. Tak, nie, chatę, jeszcze tak? Nie teraz, no mam Iwaną chatę, jeszcze nie teraz, później się powiemy. Tak? Chodź, jakieś może jedzonko zrobimy, ładny jesteś? Jedzonko to zawsze. Ale ty zawsze go dajesz. A może ty? Patrzę, jaka fajna róża. Możemy to zrobić tutaj. Jesteś normalny. Wstawaj na dywanie, no co ty? A na co w ogóle masz ochotę? Jakieś płatki możecie zrobić, płatki? Bo co zjemy na kolację? Myślę, że Karina pewnie nic w lodówce nie zostawiła. Czekaj. No. Nie, ma tak mi się później trochę. Ale jestem głodny, no kobieto. Ja wiem, no. A co, wolisz z ukraińską? Nie, no masz mi zrobić kolację. Mogę jeszcze ugotować ryżu i to zostało z dzisiejszego, co? To rób. Tylko dużo, nie jednam, tylko całą. Ja wiem, jak ty lubisz całą pasję. Może jeszcze jedno wezmę, co? Nie, no 4 na kolację będzie okej, okay, bo na obiad jem 8, ale na kolację będzie. Ja się sobie się zagotuję tutaj, powiem ci tak. Zadowolony mężczyzna to najedzony mężczyzna. Ale szybciej. No jestem głodny. No dobra, wybierz jakiś film. Idź wybierz jakiś jaki film. Nie wiem, nie wiem, wybierz. Wiesz co lubię. Ja nie wiem co, ja to sobie biorę do tego. Gdzie jest pilot? No pilot schowałem. Tak, ja chowam zawsze pilot. Zawsze ty chowasz pilot. Nie wiadomo, no ty jesteś normalny, ja nigdy nie chowam pilotu. Gdzie jest pilot? Gdzie jest pilot? No i co, jak nie ma pilota? No, ale mnie tutaj nie było. Taka z tobą jest robota bez pilota, no. Co ja teraz? Jak mam tu jest pilot, mam! To masz szczęście. A co byś mi powiedział?
Więc godzin, Boże. Typowy chłop, typowy. Masaż mi dzisiaj robisz. Czemu nie? To bo ja sobie teraz zasłużyłam zagotowanie, więc co ty sobie myślisz? No tak, bo ty cię prodajesz. Czekać nie mogę, otworzyłem już drzwi szoferkowi, bo jest gotowy, ma torbę i co, jedziemy? Szofer, jest gotowy? Gotowy? Gotuję się, gotuję się. Gotuję się, gotuję się. A co ty myślisz, że ryż się gotuje 5 minut? A co ty myślisz, że ryż się gotuje 20, a ile ja już oglądam? 5 minut? No nie, no chyba nie, no. No chyba tak. To ile jeszcze? 15. Tak? No. Ale mi się zbiera. Dobrze to, nie? Ja wiem, że lubisz. Ty świnio! Boże! Lubisz, jak jestem taką ciepłą, co? Uwielbiam, więc przestań już! No włącz jakiś film! No co? Co to? Nie widziałem tego. Na Netflixa włączyć? Tak! Może Ricka i Mortiego, co? No dobra. Złapało, widzicie? Jest, no bez klidu. Dobra, trzymaj się na potem. Że co? Co to jest? No już nie będę miał z tobą dziecka, chyba cię w ogóle. No ale ja jeszcze lubię bez gumek. A ja nie chcę mieć takie. Specjalnie biorę tabletki. Jakie tabletki? Tabletki. Chyba na... No ty jesteś normalny, ja nie lubię, one są niewygodne. Jeszcze te proszkowane kupiłeś, nie jesteś normalny. Jakbym się zaraził, to po pierwsze... Od czego masz się zarazić? Od ciebie, cholera wiesz. Ode mnie? Weź ty kurwa. No, ja? Rzucił za mnie. Dupę sobie je wstać. Bo zaraz żart cię nie dostaniesz. A może dupę, co? Jo! A co mnie to obchodzi? Ja nie wiem. A co mnie obchodzi, że ty musisz? No to w ogóle tego nie będziemy robić. No to nie. No to nie. To nie. Sobie pójdę do innej. Ha, już to widzę, że któraś cię przyjmie. Ja zamówię. No to co, ty to się zamówi? No to jej rozwalę łeb, kurwa! Włącz ten film! A ty nie pamiętasz, że ty mówisz włącz? Powiedział się. Gdzie jest pilot znowu? Ty go miałeś. Tam jest, tutaj, nie widzisz. Babo, gdzie jest pilot? Z tobą mieszkać, to ja nigdy cię będzie... Ty, no by było ci idealnie, ja sprzątam, bo to jest... Dobra, chcesz piwo? Ale już chyba taka miła. Nie? Kurde. Już jakby się nic nie stało. Czy on ją tak zwyzywał, ona taka miła dla niego. Chcesz piwo? Lubisz piwko. Wracamy, cały czas tam zrywa połączenie, ale już mamy połączenie, także odpalamy to, co? Dawaj. Łączaj, bo coś na zębanie. No to otwórz, jak to ty otwierasz zębanie. Zębanie? No, co ty, książę? No, jest... Książę, ty! 9%. Serio, to 9%? Nie, nie, to ma 9%. Jak ja muszę ci jeszcze obiad zrobić, to ja proszę. Jakie elice takie piją tylko? Nie, nawet sobie to każda pija, tak? Aha, no to nieźle tam macie na wieś. Co włączyłeś? Właśnie coś nie działa, bo na ekran leci dźwięk. No! To byknął w to na tej! To ona też! Ja pierdzie! Nie! Serio, wypierdolę z domu! Ja się zmiotują tak! Oni są pieprznięci! Ja! Jaka to jest menelica! Ja pierdzie! A włącz coś ten, wiesz co, to jest dużo scen dla dorosłych, jakby tak się rozkręcać. Tak? No to na przykład co mam? No nie wiem, no wiesz co, powinnaś widzieć takie rzeczy. To może to co? To gdzie ta typiarka tu taka wygięta stoi? Nie, to jest mój serial, nie wiem. Ale to stoi jak ta przy BMW właśnie. Jaka typiarka przy BMW? No ta wiesz, nie ma... Jaka typiarka? To już było dawno, nieważne, nie? Nie, to jest prosta. No co ty nie oglądasz nigdy takich filmów? Co ty ciota jesteś? To sama włączaj, sama jesteś ciota. Boże. Tak słodko. No co? To, że ty sobie oglądasz takie filmy... Ale ja miałam rozmawiać, z kimś jestem. Coś nie pasuje? Ja to taki film oglądałem, jak miałem 10 lat, a nie teraz. Teraz to ja nie oglądam, tylko... Przechodzisz do rzeczy? Na razie nic się nie dzieje. Niech do rzeczy przechodzą. Co ty robisz? Co? 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 Ty wyglądasz jeszcze obok mnie jakieś dziewczyny? Ale co, no bezczelnie? Wyskoczyły na Instagramie, czy co? Wyskoczyły, co ja ci uwierzę, no... Przeglądasz wszystkie dziewczyny! Myślisz, co, jak ja sobie przeglądam, to wybieram, co tam wyskoczy? Tak? No jak to przesuwasz tam... A może ty je wszystkie obserwujesz? No ona to musi mieć walnięcie. Czy bezczelnie to przy mnie robisz? Ale co ty gadasz w ogóle za głupoty? Jeszcze się jakieś dumowe, że sobie chociaż być do kibla! Nic tego nie robię, przecież normalnie przeglądam Instagrama, o co ci chodzi? A po pierwsze mamy oglądać film, a nie przeglądać sobie Instagrama. To przecież pooglądam, no. Nie oglądasz! Oglądam tylko, że zaraz zacząłem, no oddawaj mi ten telefon. Nie dostaniesz go na razie!
O kurde, książ się wylał. Książ się wylał. Gdzie ty stawiasz pod nogami? No ale co ty nie widzisz? Zjeść mi teraz skarpetę, no po co mi coś tam podstawiasz? Ale ty nie widzisz? Ty coś wylewasz? No ja tak się poczułem, jak już miałem mokrą skarpetę. Sprzątaj mi tą skarpetę, teraz bierz to. Masz ten do lekarza. Weź mi to, wyprzyj, no. Masz, przyjm tą skarpetę, no. Zobacz. Fajnie, co? Kilkoletnie, no. Ja w kraju, baby lubicie te głupie seriale, czy tam filmy. I co, ja będę dzisiaj twoją uległą? Tak. Chciałabyś? A może? Chciałabyś być taką uległą? A, chciałabym, może. Tak? Wiedz w końcu te żarcie. No już! Bo ja jestem głodny i wtedy... A ty zawsze jesteś głodny. Tylko dobrze doprawiłaś? Nie, nie doprawiłam w ogóle. To się doprawia? Aha. No i dobra. A wypiłeś już to piwo? Jeszcze nie, a co? A jaki ten film budżet? Też jest 65, on jest fajny. No tak. Oglądałeś to po polsku? Ja słyszałam, że jest trochę beznadziejny. Dobra, pokaż ci, dobry. Nie, zażygasz się też. Gorące. To w ogóle nie doprawione. Jak to jest doprawione? Co ty kurde? Co kufno jakieś dałaś? Sprzątaj to. Przecież to sklejona ciapka, jak dla tych świn to ty zrobiłaś, ty co ty? Bo ty jesteś jak świnia! Gotuj jeszcze raz! Ja musiałam zdawać! Ma być dobry jedzenie! Nie ma więcej ryżu! Jest wolna chata, ja chcę tu mieć dzisiaj dobrze! Ale to nie jest twoja chata! Masz sprawić, żeby i nigdy nie dobrze. Będzie twoja chata! Gotuj ten ryż porządnie, a nie! Co to ma być jakaś ciapka? Przecież ugotowałam! Nie umiesz zrobić ryżu! Przecież to całe gówno sklejone jak gówno! Czyśno i gotuj drugie i to szybko, bo ja jestem głodny. Przestań już! Kurde, jeszcze tu jest mokro, bo mi prowadzę. Jola! Co? No, przepraszam, może trochę przesadziłem. Przepraszam? Trochę? Chyba trochę bardzo. Ale ty też... No ale jak się... No ale dobrze! Wiesz, ale ja mówię, dobrze doprawione i jakąś ciapkę zrobiłaś, no. Dobrze, to mogę jeszcze raz po prostu ugotować, no. A nie, że ty mi wywalasz ryż na ziemię i ja muszę to sprzątać. No ja się zdenerwowałem, bo ja kocham. Ale mam w dupie, ale mam w dupie swoje zdenerwowania, masz tak nie robić. No dobra, no przepraszam cię, no. Przepraszam, Fioru. Może tak być. Nie? Jak nie? No nie, ale ty się ogólnie się zachowujesz. No o co ci chodzi, no Fiora? No ty się ogólnie zachowujesz, bo ja muszę to sprzątać. Mieliśmy tutaj odpocząć, a nie, że ty mnie wywalasz. Co ty tutaj? Albo chcę się wykąpać. No to może te stopy byś mi umyła, bo mam brudne w tym piwie. No już stópki ci umyję, no jasne, jasne. A co, no umyjmy się razem, jak już tak będziesz się myła, no. Dobra, rozbieraj się. Co? Ściągaj, no. No szybciej, no. No czekaj, bo masz ciężką tą bluzę. To co, rozbieram się, tak? No, dawaj. To dawaj, no. No ale ty co, w ubraniach się będziesz myła? No nie, no wiesz, ty mnie musisz rozebrać, nie? Ja? Na czemu? Dlaczego ja? Ty sama nie musisz te spodnie rozbrać? Nie. Już się w nim pom. Jeszcze mam dosyć tego zrywania połączenia, nie? Ja pierdzielę sobie, chodź stąd, lubię ci, kurde. No nie oglądajmy, zobaczymy. Ale nie wiadomo, czy oni wyszli z domu, czy co oni robią. Czy oni poszli spać, a my będziemy... Ale my słyszymy, jakby wyszli chyba, czy pisali kartę, co? Nie wiem, cały czas nam zrywa połączenie, no jest tragedia, nie? Nie wiem, jak to w ogóle posklejamy, to też będzie ciężko. O, jest, jest. Masz? Tak. Nie no i znowu w moich rzeczach. Spróbuj, teraz już nie może być przygotowany. No jak jest sklejony, to wiesz co. Nie, spróbuj. Możemy na kamień, bo ja tak lubię, co? Jak ulaska. Nie, no wiesz. No co, tylko dobre jest, spróbowałam. No jest, lubisz jeść. Bo ty śmiesznie wyglądasz w tym szafie, bo mają na ciebie ten dłuższy. Bo ja woli, że tacy mali, to co? To ty jesteś po prostu tutaj za duży. Ja mam wszystko duże, no i chyba dobrze, nie? Oczywiście, duży chłop, no to nie taki. I co, dobrze? Dobre? No, no, może być, no. To w ogóle mówili ci, o której wracają? Chcesz jeden? Nie. Nie, no nie wiem. Nawet jakby powiedzieli, że ja nic nigdy nie pamiętam, co oni gadają. No jak zwykle, bo nie wiem, na ile mamy w ogóle ten dom. No możemy się pobawić. No to mogę ile chcesz, ale nie wiem jak z sobą. Ja wiesz, że się nie bawić, ale pod prysznicą było to iść.
Ja pierdziele. No nie kap na mnie, babo, no wycieraj teraz to. Babo, wylisz to teraz. Co on powiedział, żeby zlizywała? Ja, chodź zobacz. Co mam zobaczyć? No fajnie po tym dywanie. No ja wiem, już tak chodziłam po tym dywanie. Nie? Jej, o, Jola. Nie, chowaj tego pisiora! No bo nie, jeszcze nie teraz, bo nie. Jak to? Bo nie, mieliśmy oglądać ten film. No, ale to kiedy w końcu? Kiedyś to dajcie. No Boże, ale co ci się tak w ogóle do tego śpieszy? Byliśmy dopiero pod prysznicem. Bo ja mam formę i ja bym na każdej komorze... No to poczekasz. No to poczekasz, powiedziała. No to nie starczy nocy, no. A, starczy. Przecież mamy dwa dni. No to ja się nie wyżyję, ja nie wiem jak ty. Dasz radę, ja ci potem tak wyszaleję, że zobaczysz. No karmę się było, proszę. No nie już tyle. To troszkę odsypiam. Tyle? Proszę mnie. Jakie jeszcze mieć decyzje? Po dwóch, dwa będzie się dwa? To się podoba, nie? Ja bym to lubił. Ona zawsze taka była, więc dostanę. Ona zawsze taka napalona była. Patrz jak mu zje mu z ręki? Ale tak coś no, ale jak jest? No ale nie możesz tak szybko połykać. Trzymaj do psa tak. Pa. O nie. Jest. Nie. Teraz mi się paluszki wyliczy. Jaki on jest chamy. Nie. A myślisz, że co on miał na myśli, kamerzysta, jak to pisał? Na pewno nie kukurydzę, tylko coś białego. No a to, a jaki jest popcorn? No, ale mi nie chodzi o popcorn. Coś sugerujesz? No troszkę. No a co, ja, myślisz, jak ja miał kurde myśli? To może pójdziemy do góry i... No, ja też mam ochotę, chodź. Chodź, do niego do pokoju najlepiej. W końcu, ile można czekać? Czy się ale musisz mu zostawić tam jeszcze piankę. Co? Musisz tam mu zostawić jeszcze piankę. Przejście razy, a nie zmienimy. No, a to chodzi, chodź. Nie, chodź tam. Tam jest lepsze łóżko. No bo już testowałem, no. A nie z kim? Sam, testowałem ze sobą. No chodź, nie gadaj. Mówię ci, to jest lepsze. No ale co to mam? Weź tego psa. A co ci przeszkadza mój pies? No ale ty nie będę tam, gdzie pies leżał, więc to jest koniec ważniejsze. Weź Daisy. Co? Już. Dobra, no. Ale... No weź tego psa! Daisy, wejdź! Już! Poszedł. Chodź, Daisy. Jak ja mam pracować w takich warunkach? Chodź, kochanie, chodź. Już? Pasuje ci? No nie pasuje mi. No i widzisz, co się dzieje? I jak ja mam tutaj coś robić? No ale co ci przeszkadza ten pies? No nie będę robić tego tam, gdzie pies. No widzisz, ten pies jest tak samo głupi. Odejdź! Słucham! No a co, a nie? Nie, ona jest chyba mądrzejsza od ciebie. Dobra, nieważne, zamknę drzwi i tyle, tak? Dobra, zobacz, że jesteś ślepią. No dobra.